Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Piorun Burza Elektryk z tej strony. I więc zaczynamy. Tu sobie przesuniemy gdzieś, minimalizujemy. Jedziemy. Dzisiejszy temat to jest koparka kryptowalut. Tak, koparka kryptowalut. Zaraz ktoś się odwie, co ty kurwa możesz wiedzieć na temat koparek kryptowalut? Ty nigdy nie kopałeś kryptowalut. Nie kopałem, bo mnie takie rzeczy nie interesują. Mam na to centralnie wyjebane i tak dalej, ale z powodu tego, że na YouTubie jest od chuja filmów, kurwa, przedstawiających debilizm kopaczy kryptowalut i pokazującym, jak oni składają te platformy do kopania kryptowalut, to po prostu powiem wam, że musiałem coś zrobić. Więc na pierwszy ogień jedziemy. Procesor Intel Pentium Gold. Dwa rdzenie. Niech was to nie myli. Intel Pentium Gold. Ma wbudowany układ graficzny, więc to też dużo wspomoże. Mamy tutaj generację 5400, sokiet 1. O, 1151, ale czego 1151? Ale dobra. Ten. Chodzi mi o sokiet 1200. Tutaj się coś pierdolnąłem, więc tego sobie wiecie ten. Tylko patrzcie się na sokiet 1200. Dwa rdzenie, cztery wątki. TDBU 54 W. High Pay Trading obsługuje. Obsługa pamięci ECC, Optane i tak dalej. Wszyscy są zadowoleni. Dobra. Procesor mamy obeznany. W koparce kryptowalut procesor to jest mało istotna rzecz. To nawet może być Intel Pentium Gold. To nie ma znaczenia. Bo procesor tego kontroluje wszystkim. Jedziemy dalej. Płyta główna. Płyta główna Asus B250 Mini Expert. I mamy tutaj płytę wyspecjalizowaną do kopania kryptowalut. Tak wygląda płyta. No, wolałbym, żeby były tu same sloty właśnie karty graficzne, ale no niestety jest to najtańsza płyta, jaką znalazłem do kopania kryptowalut, ale w zupełności wystarczy, powiem wam szczerze. Oczywiście mamy tu też moduł TPM, więc to będzie idealne. Dwa banki pamięci, bo RAMu tu możecie dać 16 giga, nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze. Ja nie mówię, że od razu macie kupować tą płytę, którą pokazuję. Kupcie jakiegoś ASRocka, który ma właśnie wejścia na same karty graficzne, a nie coś takiego, bo to jest do dupy. I tyle. Ja tylko pokazuję na przykładzie. No i mamy tu sokiet 1200, jak mówiłem, i to jest standardowa płyta. Teraz jedziemy dalej. Zasilacz. Najważniejszą, ale to powtarzam, najważniejszą rzeczą w komputerze jest zasilacz. I tu mamy zasilacz Silentium PC Supermo FM2 Gold. Ja to powiedziałem Gold 752 to 80+. Najmocniejsze bydle jakie. Oczywiście ten zasilacz u mnie w komputerze był. Tylko w tym wypadku u mnie to przewody poszły się jebać, bo się coś zestarzały. To jest dobry, mocny zasilacz, który pociągnie wam koparkę kryptowalut. Tabliczka znamionowa. Dobry zasilacz, tylko po prostu on ma coś takiego, że on nie obsługuje pewnych standardów Intela pod te nowsze procesory, jeżeli chodzi o wybudzanie. I czasem może być tak, że wybudzicie komputer ze stanu uśpienia, on po prostu wam nie wstanie i będzie działał, ekran będzie czarny i chodzi o to, że zasilacz jest powodem. Ale zabezpieczenie przed prądami udarowymi to jest najważniejsze. Aktywny, modularny. A to jest to, co
co kupowałem ostatnio. Polecam wam do koparki kryptowalut Fera 5 Dual. To na naszego Pentiuma wystarczy, żeby go schłodzić. O. To na naszego Pentiuma wystarczy, żeby go schłodzić. Jak on ma TDP na poziomie 200, ten na poziomie, już wam mówię, 54 W, to chłodzenie Fera 5 w zupełności wam wystarczy, bo ono sobie wejdziemy, już wam pokażę, jakie ma współczynnik. O, jak macie tutaj TDP 65 W. Panie kolego, co tu mówić? A, i według mnie co jest lepsze, to ma jeszcze radiator dodatkowy na górze. To jest fajne. I obsługiwane sokiety. FM1, FM2+. AM3. Same najważniejsze, o, jeszcze 775 jest obsługiwany, proszę bardzo. No, super, fajnie. Poczekajcie. A teraz stelaż na koparkę kryptowalut, który najdańszy znalazłem. Standard płyty ATX w zupełności wam wystarczy. O, mniej więcej tak to by wyglądało. Pamięci RAM to możecie dać nawet GoodRAM 2666 DDR4 o taktowaniu 2x8 GB i to wystarczy na koparkę kryptowalut. Dzisiaj gadamy od strony hardware'owej, a nie kurwa od softowej. I teraz jedziemy z buta. Nvidia Quadro P400, 2 giga RAMu DDR5. Zaraz ktoś się odezwie, co ty kurwa chłopie pierdolisz, co ty odpierdalasz? To jest karta profesjonalna do obliczeń dla kurwa grafików komputerowych, profesjonalistów, filmowców i tak dalej. I te karty są bardzo... bardzo dobrze się sprawdzają w różnych obliczeniach. Do koparki kryptowalut to są kurwa najlepsze karty, jakie można tylko dostać. Zamiast brać GTX RX'a 6900 XT, który jest prądożerny jak skurwysyn, to ja proponuję wam 4 albo kurwa 8 takich kart i już macie koparkę kryptowalut, która jest bardzo wydajna. Traktowanie rdzenia, w trybie boost. Według mnie wystarczy. Powiem szczerze, według mnie wystarczy. Każdy jest zadowolony, to mnie cieszy. Jedziemy dalej. Żeby koparka kryptowalut zapierdalała z pełną mocą, to musicie mieć coś, co będzie wam dokręcało te wszystkie karty kurde razem. Razem z procesorem. Sam procesor sobie nie poradzi z obróbką takich ogromnych ilości danych. Karty mają nie tylko liczyć i tak dalej, więc potrzebujemy jeszcze wspomagania. Jeżeli nie wiecie, co to wspomaganie, to się zapytajcie, co to jest wspomaganie w samochodzie. No na tej zasadzie mniej więcej działa. Tylko tam kręcicie kierownicą. A tu musimy mieć wspomaganie, które będzie wspomagało obliczenia, które robią te karty graficzne. Enedue Rike Fake. Proszę bardzo. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla 1,5 GB. Jak do koparki kryptowalut? Panie kurwa, ja biorę. Oczywiście na Allegro. Tak wygląda.
Oczywiście macie tu inne. Akcelerator graficzny. Zaraz ktoś się pyta, kurwa, co ty odpierdalasz? Po co coś takiego? Jest to Nvidia Tesla C870. 1,5 GB RAMa DDR3. Moc 350 W, chłodzenie powietrzem. Szyna danych 384 bit. Złącze zasilanie 6 plus 6 pin. I ta karta jest po to, żeby ona przetwarzała w czasie rzeczywistym wszystkie te dane, wspomagała procesor i karty, właśnie te Quadro w obliczeniach. I dzięki temu wasza koparka kryptowalut będzie działała jeszcze lepiej i będzie jeszcze lepiej obliczała. Na tej właśnie zasadzie to ma działać. Nie chodzi o to, że wpierdolicie sobie 12 kart graficznych, jakichś RTX-ów czy coś i to będzie zapierdalać. Sam procesor sobie nie poradzi z obróbką takich ogromnych danych, a będzie więcej jego mocy zużywana właśnie obsługę tego wszystkiego pierdolnika i tak dalej. I wkracza w tym momencie karta graficzna, a w zasadzie akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870 i wspomaga procesor CPU, czyli Unit Central Processing, w obliczeniach tych wszystkich danych. Ona przyjmuje część tych informacji i przetwarza je w swoim środowisku. Tak wygląda akcelerator od przodu. Nie ma tutaj żadnego portu, bo on jest sprzężony z procesorem i wspomaga procesor w różnych działaniach. Tak, zamierzam coś takiego sobie kupić. Nie po to, żeby założyć koparkę kryptowalut, tylko po to, żeby zbudować super potężny komputer na Linuxie, który będę rozpierdalał wszystko. Słuchajcie, to nie musi być akcelerator najwyższej półki. Coś takiego w zupełności wam kurwa wystarczy. Ludzie, wy nie potrzebujecie nie wiadomo czego. No. I na tym kończymy. A, jeszcze wam dodam kolejną. A jeżeli chodzi o system operacyjny. Jeżeli chodzi o system operacyjny, to polecam Linux Mint. Zaraz, kurwa, tu się pewnie Windowsiarze zaczną do mnie napierdalać, mnie kopać, jak się tylko da i tak dalej. Ale zanim zaczniecie mnie, kurwa, bić i kopać, zanim zaczniecie mnie bić i kopać, to kurwa poczytajcie trochę, czym jest Linux. Bo na Linuxie też się da kopać kryptowaluty. Polecam wam edycję Mate, bo jest bardzo stabilna. Mint to jest bardzo dobry system operacyjny, ale jest innowacyjny, czyli tam jest dużo nowości. A Mate macie stabilną wersję, która naprawdę działa i się nie wypierdoli tak szybko. Przy kopaniu kryptowalut liczy się stabilność systemu. I tu wkracza Linux. Damy jeszcze jedną zakładkę. Dysk na system. GB w zupełności wystarczy na sam system. Ja wam polecam dysk na system naszej rodzinnej firmy z Polski, a dokładnie Goodram. Czemu ja sobie producentów nie wziąłem? Mamy nasz Goodram. Polecam wam szczerze, tak od siebie, ten
Good RAM 512 GB, NVMe RDM. Prędkość odczytu 3200, poziom zapisu 2000. W zupełności do koparki kryptowalut wystarczy. To są jego parametry. 1 800 000 godzin to jest jakieś kurwa prawie 120 lat niezawodności, więc ja pierdolę, ludzie, możecie kopać do usranej śmierci. O, jest porównanie. To jest mój obecny dysk na system Linux, Mint, Cynamon, a to byłby wasz. Widać te same pojemności, to samo. Odczyt losowy jest trochę większy. Zapisy losowe, tu jest rzeczywiście większy. Ale ja na system operacyjny wystarczy mi ten dysk, a do kopania kryptowalut przyda wam się ten. Powiem tak, ja jeżeli chodzi o kopanie kryptowalut, to wiem tyle o ile. Ale ja podchodzę do kopania kryptowalut z logicznego punktu widzenia, jako inżynier informatyk, a także monter superkomputerów na Linuxie. Więc pokazałem wam, jak to zrobić po mojemu. Jak zrobić, żeby się nie narobić, a jeszcze napierdalać Ethereum jak kurwa 40 spychaczy. Jeżeli komuś nie pasuje, nie musi tego oglądać. I proszę, zachowujmy się w kulturalny sposób na YouTubie. Nie wyzywajmy się ani nie obrażajmy. Nie wychwalajmy się, że ja mam Linuxa, Ubuntu to jestem kimś, a ja mam Mate'a to jestem kimś. Nie, wszyscy jesteście równi, bo należycie do jednej rodziny Linuxa. Nie ma, że ktoś jest lepszy. Dziękuję. Miłego dnia życzę, miło było wam pomóc. Jeżeli film komuś się przydał, to poproszę o łapkę w górę i promowanie tego filmu. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia życzę. Trzymaj.